Nie mieliby prądu w domach, musieliby znowu, jak za czasów stanu wojennego niegdyś, świecić świeczki, palić świeczki i używać innych zastępczych środków, które i tak na dłuższą metę by nie zastąpiły tego prądu i ciepła, które pochodzi z kopalni elektrowni w Turowie. 7% prądu, do tego kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy związanych bezpośrednio i pośrednio z kopalnią i elektrownią. To jest decyzja bez precedensu. Takiej decyzji CUE nigdy nie podjęło. Nawet w ostatecznym wyroku, a co dopiero w ramach wstępnej decyzji jeszcze przed rozpoznaniem sprawy. To pokazuje najlepiej agresję Unii Europejskiej wobec Polski i Polaków. Na szczęście mamy rząd, który stanął na gruncie suwerenności naszych interesów i nie ugiął się pod presją unijną, która odpowiadała też interesom niemieckim. Wiemy, że Niemcy, również niemieckie landy zmierzają do tego, aby likwidować kopalnie i elektrownie w Turowie, podejmują kolejne inicjatywy, ale będziemy jako Polska, jako polski rząd bronić tego bardzo ważnego przedsiębiorstwa, bardzo ważnego dla Dolnego Śląska, dla mieszkańców tego regionu, ale i dla całego naszego kraju, dla bezpieczeństwa energetycznego, dla suwerenności energetycznej państwa polskiego. Myślę, że to jest niezwykle symboliczne, że gdyby polski rząd uległ orzeczeniom unijnego organu, gdyby uległ namową Platformy Obywatelskiej, pana Trzaskowskiego, Tuska, Hołowni, to w wyniku tych działań, które nastąpiły z naszą wschodnią granicą przez długie miesiące, znaczna część mieszkańców, jeszcze raz to powtórzę, Dolnego Śląska mogłaby nie mieć prądu. Ceny zresztą energii w Polsce drastycznie by wzrosły w stosunku do tego, co mieliśmy okazję obserwować i tak bardzo to były już wysokie ceny, a te ceny jeszcze bardziej, dużo radykalniej by wzrosły, no bo mielibyśmy ogromny deficyt energii, której brakowało wszędzie. Nawet Niemcy panikowali, że nie dadzą sobie radę w tym okresie zimy, wiosny w związku z brakami energii. Szukali na gwałt wszędzie możliwości importu energii elektrycznej do własnego kraju, do własnego systemu. No i my byśmy stali przed podobnym wyzwaniem i prawdopodobnie kosztowałoby nas to miliardy złotych. Kosztowałoby to Polaków, w każdym razie tej części naszego kraju, wyłączaniem prądu i na szczęście do tego nie doszło. Także jeszcze raz chciałbym podkreślić, że ta decyzja polskiego rządu najlepiej pokazuje, że warto bronić suwerennych interesów naszego państwa. Dziękuję panie ministrze, pani minister, pani europoseł Beata Kempa. Szanowni państwo, kompleks Turów to tak naprawdę, jeśli chodzi o decyzje Unii Europejskiej, już te ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tych rozwiązań, które się nakazuje, abyśmy je wprowadzili, to tak naprawdę czubek góry lodowej, bo za chwilę te decyzje będą dotyczyć innych kompleksów, szczególnie na Śląsku. A przecież suwerenność to przede wszystkim bezpieczeństwo ekonomiczne naszych rodzin. I trzeba tu w tym miejscu powiedzieć, że te skandaliczne i brutalne decyzje mogłyby pozbawić 80 tysięcy osób po prostu bezpieczeństwa ekonomicznego. To jest ubóstwo, to jest brak środków do przeżycia. Tak, te decyzje mogą mieć takie i miałyby takie skutki, gdyby polski rząd wykonał bezrefleksyjnie to, co zarządziła jednoosobowo pani sędzia. Na to się zgodzić nie możemy. Ale jeżeli do tego dodamy, że to jest serce tego regionu i że wartość tych wszystkich umów kooperacyjnych, bo to jest ważne, bo to są również kooperanci, to jest około 5000 takich umów, można mnie skorygować, ale tak staraliśmy się ustalić. I to jest około 5,5 miliarda wartości. To ja się pytam, dlaczego, z jakiego powodu próbuje się również osłabić ekonomicznie ten region. I w sytuacji, kiedy za naszą granicą otwierają się kopalnie, w sytuacji, kiedy Chiny w tej chwili, mówiąc również o Zielonym Ładzie i o redukcji emisji CO2, ale daleko bardziej cel jest dalekosiężny i otwiera kopalnie, to dlaczego w Polsce, która stanowi tylko 1% wydobycia światowego, Chińczycy to 51%, przypomnę, dlaczego nam nakazuje się wprowadzać, jeszcze raz powtarzam, bezrefleksyjnie te drastyczne normy i rzeczywiście, tak jak powiedział pan minister, to co najważniejsze, doprowadzić do wykluczenia wręcz i ubóstwa również energetycznego. Dlatego dzisiaj tutaj w kompleksie Turów będziemy dyskutować ze stroną społeczną w sposób bardzo merytoryczny, w jaki sposób zapobiec tym, również tym decyzjom, przedstawić argumenty bardzo ważne, ważne dla mieszkańców, bo dla nas najważniejsi są mieszkańcy i nasz kraj w sytuacji, kiedy takie decyzje są drastyczne podejmowane. Będzie świat nauki, będzie pan profesor Gontarski, będą też eksperci. Zapraszamy na ten panel, będzie też strona społeczna. Nie możemy pozwolić na to, aby decyzje Unii Europejskiej w imię ochrony klimatu powodowały to, że polska suwerenność w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, a co za tym idzie bezpieczeństwa ekonomicznego polskich rodzin było bardzo poważnie zagrożone. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani europoseł. Pan wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, kompleks Turów to jest symbol polskiej suwerenności energetycznej, bo z jednej strony mamy jednoosobową decyzję upolitycznionego sędziego, pani sędzia La Puerta, jednoosobowa stwierdziła, że polski system energetyczny można zdestabilizować, można odebrać z polskiego miksu energetycznego 7% energii, można spowodować, że ponad 3 miliony 200 tysięcy obywateli nie będzie miało energii. Jednoosobowa decyzja oznacza miliardowe straty dla Polski. Ta kara tak naprawdę nie kara, tylko po prostu coś, co jest ukradzione z polskiego budżetu poprzez odtrącenie składki. To jest jednoosobowa decyzja pani sędzi La Puerta, ale kompleks Turów to również decyzje dotyczące haraczu europejskiego od wielu lat. Minister, prokurator generalny, suwerenna Polska, jeszcze jako Solidarna Polska, pani europoseł Beata Kempa mówi o chorej ideologicznej polityce klimatycznej. Kompleks Turów jest również obciążony podatkiem europejskim od emisji, od CO2, czyli ETS. I to jest podatek, który jest nieracjonalny, ponieważ mamy deficyt ponad 30 miliardów co roku z polskiego budżetu wypływa do różnej finansjery. To są różni banksterzy, to są różne rynki kapitałowe, które zarabiają na tym, co jest w naszych rachunkach. Ponad 30, czasami to jest więcej, procent naszego rachunku, każdego z Was, kto ogląda w tej chwili konferencję, jest właśnie obciążone, te rachunki są obciążone europejskim haraczem. To są gigantyczne koszty dla polskich rodzin. Dzisiaj polska rodzina płaci już w tej chwili za tą europejską spekulację i o tym mówiliśmy również w 2020, kiedy podejmowano decyzję w zakresie przyspieszenia celów klimatycznych. Od tamtego momentu giełda w Lipsku wystrzeliła i kompleks Turów jest tym obciążony. Ale dzisiaj jesteśmy w drugą rocznicę tego przykrego wydarzenia, które niestety spotkało się z aplauzem i z akceptacją opozycji. Jeden z liderów, powiedzmy, jakiejś formacji, która dzisiaj się nazywa, rozumiem, Trzecia Droga razem z PSL-em, Szymon Hołownia. Turów trzeba zamknąć. Musimy natychmiast wyjść z węgla. Co de facto mówi pan Hołownia i pan Trzaskowski, który też tak uważa i po części środowisko Donalda Tuska. On mówi wprost każdemu z nas, że wiele miliardów złotych polska energetyka straci, będziemy musieli stworzyć nowe bloki, będzie to nowe obciążenie. On mówi jednocześnie, że stopnie zasilania wrócą, bo będą dotyczyły zaburzenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Będą oznaczały, że w momencie, co prawda dzisiaj jest ciepło, ale w momencie, kiedy jest zapotrzebowanie zwiększone, polski system zostanie zdestabilizowany i będzie po prostu, będą chwile, kiedy te ograniczenie prądu będą docierać również do domów. Również te słowa pana Hołowni oznaczają utratę miejsc pracy ponad 80 tysięcy osób, które są zrzeszone wokół tego kompleksu. Suwerenność energetyczna to oczywiście Turów, to oczywiście polski węgiel, o którym mówimy już od tego czasu, ale również ta symbolika unijnego Trybunału, który nigdy w historii od 1952 nie wydał tak rygorystycznej decyzji. Nie dość, że to była historycznie najwyższa kara dzienna, to jeszcze mamy do czynienia z zamknięciem natychmiastowym kopalni, która dostarcza w 92% surowiec do elektrowni. Elektrowni, która daje ciepło 17 tysięcy osobom, mieszkańcom Bogatyni, ale tak jak wspomnieliśmy już na tej konferencji, ponad 7% to jest energia elektryczna. I jedna pani, która w hiszpańskim swoją drogą systemie wymiaru sprawiedliwości mogła funkcjonować z uwagi na jej sympatię, wpłacanie środków finansowych w ramach jakiejś określonej formuły quasi działalności na partię, która jest związana z Europejską Partią. Dzisiaj trochę padała poprzez swoich przedstawicieli, między innymi Donalda Tuska czy też Rafała Trzaskowskiego. Czyli widzimy, szanowni państwo, co oznacza ta agresja prawna, która ma wyeliminować suwerenność energetyczną. Stąd my w drugą rocznicę jesteśmy w Turowie i będziemy dyskutować na tematy związane właśnie z tą agresją prawną i z bezpieczeństwem energetycznym, bezpieczeństwem prawnym w gronie ekspertów, którzy się odniosą merytorycznie do problematyki związanej właśnie z tego typu decyzjami, aby nigdy więcej się już to nigdy nie powtórzyło. Dziękuję panie ministrze. Zapraszam państwa do zadawania pytań. Przypomnę, w zasadzie planujące na konferencjach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jedno pytanie na redakcję. Tyczy się to wszystkich redakcji. TVN24, bardzo proszę. Dzień dobry, Mikołaj Makowski, TVN24. Panie premierze, co pan sądzi o dzisiejszych słowach Mateusza Morawieckiego, skierowanego najprawdopodobniej w pana stronę, że krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje? Nie premierze, panie redaktorze, póki co nie wybieram się. Mamy premiera i jesteśmy gotowi popierać każdego premiera, którego zgłasza Prawo i Sprawiedliwość, jeśli będzie chciał stawić czoła wielkim wyzwaniom, też w sferze suwerenności, które są związane z Polską. Mówię o już przyszłej kadencji Sejmu, bo ufam, że zwyciężymy. Natomiast chciałbym powiedzieć, drodzy państwo, jasno. Fit for 55, unijny Fit for 55 to niemal 2 biliony złotych. Koszt, który spada na Polaków. To koszt utrzymania niemal 2 budżetów polskiego państwa przez 2 lata. Więc to bardzo poważna sprawa. Jesteśmy gotowi wesprzeć pana premiera w merytorycznej pracy na rzecz odejścia od Fit for 55, tylko jeśli pan premier tą merytoryczną drogę pokaże, jak od tych zobowiązań unijnych odejść. W przeciwnym razie nad głowami, tak naprawdę kieszeniami Polaków wisi 2 biliony złotych. I do tego trzeba podejść z wielką powagą i szacunkiem dla portfeli Polaków. My obawiamy się o los naszych rodaków, ponieważ Fit for 55, jeśli będzie realizowany w takiej wersji, jaką forsował Donald Tusk, na jaką zgodził się Mateusz Morawiecki w grudniu 2020 roku w Brukseli, to przecież według szacunków ekspertów to są koszty, które doprowadzą wiele milionów Polaków do pogorszenia sytuacji życiowej, a część z nich do ubóstwa, których konsekwencją jest też likwidowanie ostatecznie samochodów z silnikami spalinowymi. My się na to nie zgadzamy. W interesie suwerenności Polski jest to, aby od tego programu odejść, więc proponuję panu premierowi merytoryczną, bardzo poważną debatę, jak odejść od tych narzuconych przez Unię Europejską zobowiązań z 2020 roku. Będziemy go w tym popierać. Więc zajmijmy się nie tyle krowami, tylko portfelami Polaków, by nie musieli płacić 2 bilionów złotych dodatkowych kosztów. To bardzo poważna sprawa i jestem gotów, panie premierze, do premiera Morawieckiego, spotkać się w każdej chwili, by rozmawiać, jak od tego odejść. Musimy to zrobić w przyszłej kadencji parlamentu. Jeśli nie, to Polaków czeka bieda, niedostatek, najwyższe ceny energii w Europie, a potem też likwidacja samochodów i komunikacji tych Polaków, których nie stać będzie na samochody elektryczne. Więc to jest wyzwanie na miarę najbliższych dziesięcioleci. Nie możemy pozwolić, aby zrobiono to Polsce, co chce nam zrobić Unia Europejska, Timmermans. Dziękuję panie ministrze. Panie rektorze, ale pozwoliłem na jedno pytanie. Ja rozumiem, ale ja nie chciałbym być... Ja nie usłyszałem odpowiedzi na to pytanie. Pan minister, że jesteśmy w stanie rozmawiać z panem premierem. Powiedziałem panu bardzo wyraźnie. To jest bardzo poważna sprawa. Pan premier się odnosił do mojego treści wywiadu. Ja odnoszę się właśnie do Fit for 55 w tym wywiadzie, więc... Wracam jeszcze. Panie rektorze, ale zadał pan precyzyjne pytanie. Bardzo proszę, Polsat News. Dziękuję bardzo, panie rektorze. Jeszcze spotykamy się dzisiaj z ekspertami, którzy będą rozmawiać na temat energetyki ze stroną społeczną. Będzie państwo mogli jeszcze być może zadać pytania. Pozwólmy innym mediom też, żeby też zadały pytania. Panie redaktorze, bardzo proszę. Wszystkie media. Polsat News. Katarzyna Janka, dzień dobry. Panie ministrze, proszę powiedzieć, czy prawdą jest, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje podebrać wam ludzi, że próbuje rozbić partię? Mówi się o tym wiele, że być może Tadeusz Cymański wróci do Prawa i Sprawiedliwości. A może przewidujecie wspólny start? Może przewidujecie wspólną listę w zbliżających się wyborach? Pani redaktor, są posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy zapewne chętnie by przeszli do nas. I są też być może tacy, mogą się znaleźć w Solidarnej Polsce kiedyś, gdzieś w suwerennej Polsce, którzy mogliby chcieć pójść do Prawa i Sprawiedliwości. Nie mogę tego wykluczyć. Natomiast mogę pani powiedzieć, że Tadeusz Cymański z całą pewnością bardzo przeżywa fakt, że nad Polakami i ich portfelami ciąży ta perspektywa 2 bilionów złotych. 2 biliony złotych. Znany jest wszystkim chyba państwu Tadeusz Cymański, człowiek o dużej wrażliwości społecznej i kto jak to, ale on doskonale zdaje sobie sprawę, że jeśli nie odwrócimy tych decyzji, które pan premier podjął na szczycie, przyjął agendę narzuconą przez Unię Europejską o szczycie w Brukseli w grudniu 2020 roku, to będzie to oznaczało perspektywę pewnego pogorszenia sytuacji życiowej dla milionów naszych rodaków, a ubóstwa dla setek tysięcy, a może też i większej ilości Polaków. Więc ja rozumiem, że to jest temat, który w tej chwili nie daje spać Tadeuszowi Cymańskiemu, a nie kwestie jakieś partykularne związane z znalezieniem się na takiej lub innej liście wyborczej. Proszę nie obrazić Tadeusza Cymańskiego. To jest człowiek o prawdziwej wrażliwości społecznej. Jego serce to jest otwarte i zawsze było nakierowane na ludzi słabszych, gorzej zarabiających, a to oni głównie zostaną uderzeni konsekwencjami Fit for 55. O tym też mówię w swoim wywiadzie w Do Rzeczy i wzywam też pana premiera, byśmy zrobili wszystko, aby od tego zobowiązania z grudnia 2020 odejść. Bo, pani redaktor, czy stać nas na to jako Polaków, by dodatkowo dla bogatej Unii Europejskiej dopłacać do bogatej Unii Europejskiej 2 biliony złotych? Czy Polaków stać na to, aby wysłupać w swojej kieszeni ogromne kwoty na przestrzeni najbliższych lat i dotować politykę energetyczną Unii Europejskiej? Wchodziliśmy do Unii Europejskiej licząc, że to my będziemy wspierani, dotowani, finansowani, że to Polacy będą dotować Unię Europejską. Do tego to się sprowadza. I myślę, że o to też głowa boli Tadeusza Cymańskiego, ja to rozumiem. Dziękuję bardzo, panie ministrze, dziękuję, pani redaktor. Ostatnie pytanie? Dziękuję. Jeśli nie ma pytań, w takim razie dziękuję bardzo panu ministrom, panie europosłu oraz państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i zapraszamy. Ze spraw technicznych zapraszamy teraz na spotkanie z ekspertami zajmującymi się energetyką konwencjonalną. Uformujemy teraz